Kontynuując naszą wędrówkę po osobliwościach teologicznych, chciałbym dzisiaj zatrzymać się chwilę nad postacią pana R. Kto kryje się za tą literką? Otóż kryje się za nią Józef Ratzinger, urodzony w 1927 roku, niemiecki teolog, uważany za jednego z najwybitniejszych teologów XX i XXI wieku. Wiele by o nim można mówić, ale w ciągu 10 minut chciałbym podkreślić to, co usprawiedliwia niejako tytuł tej pogadanki, czyli osobliwości pana R. Z powodów pokoleniowych jako nastolatek znalazł się w Hitlerjugend. Ten los dzielił z innym, równie wybitnym, choć mniej głośnym teologiem niemieckim, Johannem Baptistem Metzem. Jednak Metz, który często wracał do swoich doświadczeń jako członek Hitlerjugend, i swoją teologię określił jako teologię po Holokauście, Ratzinger niechętnie wracał do tych traumatycznych doświadczeń końca II wojny światowej. Głównie studiował, pisał, publikował, był wziętym wykładowcą, konferencjonistą, brał udział w Soborze Watykańskim II jako jeden z najbardziej błyskotliwych młodych teologów obok Francuzów, Belgów, Holendrów, innych Niemców, stworzyli tak naprawdę to, co się dzisiaj nazywa teologią soborową. Oznaczało to odejście od tradycyjnej, dogmatycznej, scholastycznej teologii i otwarcie się na nauki społeczne, ogólnie mówiąc na humanistykę. Czerpali pełnymi garściami z filozofii współczesnej, socjologii, psychologii. Pokazali, że Kościół, jeśli chce być partnerem wiarygodnym w drugiej połowie XX wieku, musi wejść w dialog. Jak mówił Jan XXIII, musi dokonać dostosowania, aggiornamento. Jednak w przeciwieństwie do wielu swoich kolegów, którzy się zaangażowali w nurt odnowy katolicyzmu, Józef Ratzinger robił nie tylko karierę naukową, ale również kościelną. 10 lat po zakończeniu soboru w 1977 roku został biskupem jednej z największych diecezji niemieckich, Monachium. Był nim do 1982 roku. Potem, w 1981 roku, został wezwany przez papieża Jana Pawła II do Watykanu i przez cały pontyfikat Wojtyły był prefektem jednej z najważniejszych kongregacji, kongregacji nauki wiary. I właśnie jako prefekt tej kongregacji dał się we znaki swoim niedawnym kolegom. Był inkwizytorem w pełnym tego słowa znaczeniu. Skazywał na milczenie, zakazywał publikacji, cenzurował, promował tylko tych, którzy zgadzali się z linią wyznaczoną przez Jana Pawła II. Po śmierci polskiego papieża w 2005 roku Ratzinger został jego następcą i przybrał imię Benedykt XVI. Ku zaskoczeniu wielu, po kilku latach, właściwie 8, abdykował, co było uznane za spektakularny gest odwagi. W 2013 roku, nie dając sobie rady z Kościołem, zwłaszcza z Kurią Rzymską, z coraz większymi kłopotami związanymi m.in. z pedofilią w Kościele, kryciem tej pedofilii przez wielu biskupów,
podał się do dymisji. Papieżem został Argentyńczyk Bergoglio, który przybrał imię Franciszek. Benedykt XVI nie tylko abdykował, ale został w Watykanie i jest nazywany papieżem emerytem, a właściwie był do 20 stycznia 2022 roku. Wtedy stało się coś, co zatrzęsło całym kościołem niemieckim, ale zatrzęsło przede wszystkim samym panem R. Otóż okazało się, że ten wybitny teolog, niezwykle zdecydowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a potem papież, który przez 8 lat nie tylko kontynuował linię Wojtyły, ale dał się poznać jako konsekwentny krytyk pedofilii w kościele, zwolnił około 80 biskupów, był bezkompromisowy, na przykład w sprawie niezwykle głośnej, ale niezałatwionej przez jego poprzednika Jana Pawła II, pedofila, narkomana, bigamisty, przestępcę, który przez dziesiątki lat oszukiwał najbliższych. Mam na myśli założyciela zakonu legionistów Chrystusa, Marciela Maciela de Golado. To właśnie Ratzinger bardzo ostro go ocenił, odsunął od władzy i potępił. Co się stało 20 stycznia 2020 roku? Właściwie od tamtego czasu media niemieckie codziennie przynoszą nowe komentarze, które prześcigują się niemal w coraz ostrzejszych określeniach pod adresem pana R. Nazywają go kłamcą, obłudnikiem, człowiekiem bez charakteru. Wszystko dlatego, że jako biskup Monachium pod koniec lat 80., dokładnie w 80. roku, przyjął do swojej diecezji znanego księdza pedofila. Umożliwił mu dalsze przestępstwa. Gdy dzięki inicjatywie kardynała Marksa, następcy Ratzingera w Monachium, okazało się, że Ratzinger tuszował sprawy pedofilii, podniosły się głosy, że powinien zaprzestać używać tytułu papież emeryt. Powinien przeprosić ofiary. Powinien przyznać się do błędu. W istocie kilka dni później, mimo początkowych zaprzeczeń, Ratzinger napisał 82-stronicowy tekst, prawdopodobnie napisany przez innych, bo on sam ma przecież dzisiaj 95 lat, choć umysł jasny, jednak wiek daje o sobie znać. W tym elaboracie 80-stronicowym Ratzinger nie przyznawał się do tuszowania pedofilii, szukał różnych usprawiedliwień dla swoich gestów, jednak kilka dni później przyznał, że tak, brał udział w spotkaniu, na którym ksiądz pedofil został włączony do diecezji monachijskiej. Pytanie jest otwarte, czy osobliwości pana R., który zaczynał jako wybitny teolog, reformator, później zaznaczył się jako twardy, konserwatywny teolog dyscyplinujący innych, ale też mający na sumieniu poważne zaniedbanie jako biskup. Czy przejdzie do historii jak jego poprzednik polski, Jan Paweł II Wielki, czy też będzie się zmagał, podobnie jak polski papież, z ciemną stroną swojej historii? Zobaczymy. Na razie odnotujmy osobliwości nawet największego teologa katolickiego.